To jest życie. Urlop, herbatka, słoneczko świeci. W ogóle życie jest poukładane. W Biblii przeczytałem, że Bóg jest miłością. Mało tego, ktoś mi mówił, że On ma doskonały plan dla mojego życia. Inni jeszcze mówią, że cokolwiek by się nie stało, On mnie nie opuści. To też jest dobre przesłanie. Inni z kolei jeszcze dodali do tego, że jak dobrze się żyje, tak w miarę dobrze się żyje, to On też człowiekowi odpłaca dobrem. Czyli że jest to taki uczciwy układ. Dodałbym jeszcze parę innych rzeczy, ale to już chyba wystarczy. Może jeszcze jedna rzecz. Że człowiek nigdy się na nim nie zawiedzie. Lecz On jest zawsze ten sam. Któż Go odmieni? Czego On pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u Niego wiele. Dlatego trwożę się przed Jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed Nim. Księga Hioba jest konfrontacją z taką podstawową prawdą o nas ludziach, że my tworzymy sobie obraz Boga. Zbieramy różne rzeczy do takiego pudełeczka, fragmenty biblijne, nasze własne przemyślenia, zasłyszane prawdy, różne słowa, które słyszeliśmy od tych, których uważamy za autorytety. Zamykamy to i uważamy, że to jest właśnie Bóg. Że ten zespół wyobrażeń, słów, zwrotów, to jest właśnie Pan Bóg. Ten nasz obraz, to jest Bóg. I niestety często bywa tak, że ten właśnie obraz Boga, który sobie stworzyliśmy, zasłania nam prawdziwego, żywego Boga. Tak samo jak w Księdze Hioba, przyjaciele Hioba i Hiob w ostateczności odkrywają, że Bóg różni się od tego, jak oni Go sobie wyobrażali. Mało tego, przesłanie tej księgi jest takie, że obraz Boga, który sobie stworzyliśmy, trzeba od czasu do czasu zniszczyć, dlatego żeby nie przysłonił nam żywego Boga.